witamy na kanale Fizyczny Tuning. A dzisiaj to nie będzie vlog, dzisiaj będzie to odcinek merytoryczny. Chcemy wytestować to na naszym kanale. Zobaczymy, jak wam się spodoba, obejrzycie całe do końca, to możecie skomentować, czy chcecie więcej takich odcinków. Ogólnie przekażemy taką merytorykę naprawdę fajną. Ale będzie to tak w naszym stylu, bo dodamy troszeczkę takich, no jaj, no nie będę tego inaczej nazywał. Tak więc zapraszamy na odcinek, a teraz przenieśmy się w troszeczkę inne miejsce. To nie tutaj? O! Jesteśmy już na miejscu, tylko teraz co? No musimy znaleźć jakiegoś delikwenta. Nie musimy daleko szukać, chodźcie. Ej, kolego, nauczysz się rysować? No. Wyszkolę cię w jeden księżyc! Wyszkolę cię w jeden księżyc! O kurwa! O kurwa! Jeżeli chodzi o wiosłowanie sztangą, to ćwiczenie, które świetnie wzmacnia nasze plecy oraz stabilizację tułowia. Myślę, że nie muszę już wspominać, ale jeżeli będziecie zainteresowani, to nagramy odcinek o rozgrzewce, czyli jedną z ważniejszych rzeczy jest rozgrzewka odpowiednia. No i oczywiście zaczynamy ćwiczenie od takich serii wstępnych, jedna lub dwie serie jakimś małym ciężarem, takie 50% ciężaru maksymalnego. Także przejdźmy do punktu pierwszego. Jeżeli chodzi o rozstaw stóp, to dajmy je mniej więcej na szerokości barków. Trzy punkty podporu stopy, piętę wkręcamy mocno w podłogę i automatycznie odrotowujemy delikatnie kolana do zewnątrz. Brzuch w stałej napiętej pozycji przez cały czas trwania serii, czyli aktywizujemy core, stabilizuje nam to odcinek lędźwiowy i pamiętamy retrakcja i depresja łopatki, co odizolowuje nam pracę barków. Jeżeli macie problem z aktywizacją łopatki, bo spotkałem się u moich podopiecznych z tym, że mieli problem ściągnąć tę łopatkę do środka, albo bardzo często włączali tutaj mięsień czworoboczny i dociągali to w ten sposób, przy czym przy wiosłowaniu będzie to wyglądać po prostu tak. Można użyć gumy i aktywizować łopatkę w bardzo fajny sposób, czyli zapinamy gumę sobie troszeczkę wyżej, jak ktoś ma bramę, to można na bramie, na przykład my tu mamy takie dziwne urządzenie, ale tego nie widać. Zapinamy sobie wyżej, ręka ma być wyprostowana w stawie łokciowym i po skosie ściągamy łopatkę do środka kręgosłupa. Możesz zaprezentować? O, tak. Tak. Dzięki. Nachylamy tułów równolegle do ziemi lub pod kątem maksymalnie 30 stopni. Głowa przedłużeniem kręgosłupa, uginamy delikatnie kolana, aby odciążyć odcinek lędźwiowy. Najpierw aktywizujemy łopatkę i dociągamy ciężar do ciała. Pamiętamy, żeby opuszczać sztangę pionowo do ziemi, czyli przeciwdziałamy sile grawitacji. Nie latamy sztangą gdzieś na boki, tylko pionowo w dół. Bardzo często popełnianym błędem jest, gdy dociągamy sztangę do tułowia, bo niektóre osoby, jak brakuje troszkę siły, to dokręcają nadgarstki. Jest to takim błędem dość częstym wykonywanym przy tym ćwiczeniu. I pamiętamy najważniejsze, żeby nie puścić odcinka lędźwiowego. Teraz Daniel zaprezentuje wam poprawne wykonanie tego ćwiczenia. Mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pamiętajcie, że jest wiele szkół i każdy powinien znaleźć swój złoty środek. Będziemy jeszcze nagrywać coś z jakiejś merytoryki? Dowiesz się w swoim czasie! Dowiesz się w swoim czasie! Pierdol się! Lajkujcie, subskrybujcie i pamiętajcie o dzwoneczku, bo jak nie, to mnie zwolnią.